Co powiecie na wycieczkę do opuszczonej, starej jednostki wojskowej znajdującej się w Małopolsce? Gotowi? No to lecimy z tematem. Nie mamy słuchawki, nie? To zleci, tak? Leci, leci. Cześć kochani. Nie wiem dlaczego, jak widzę taką budkę, to mi się kojarzy taki film z Cezarym, który stoi potem w błocie, tu go atakuje wilczur i on tak miło do kolegi mówi: dobra, to chuci w dupę, stary! Ja tu na deszczu! Wilki jakieś! A ci w stary, ja tu na deszczu, wilki jakieś, ale tak czy inaczej, słuchajcie, ten odcinek poświęcimy opuszczonej jednostce wojskowej znajdującej się na terenie Małopolski. I mam nadzieję, że będzie to owocna zarówno i dla nas, jak i dla was wyprawa. Panie Marku, chce pan coś powiedzieć? Tak, zaraz będzie padać. No to będziemy mokrzy. No. Do zobaczenia. Tym razem zupełnie przypadkiem, wracając z innego obiektu, zauważyliśmy na w miarę dużym skrzyżowaniu takie coś, czyli takie porzucone budynki, których kształt, charakter i sposób ulokowania jednoznacznie wskazuje na pozostałość po starej jednostce wojskowej. Nie myliliśmy się w tym zakresie, gdyż według uzyskanych informacji jest to jednostka typu MPS, czyli materiały pędne i smary. Co wiemy o tej jednostce? Wiemy to, że została powołana w 1961 roku, a przestała istnieć 31 grudnia 1996 roku. Prawdopodobnie od tego czasu była sukcesywnie rozbierana, szabrowana i patroszona ze wszystkich metalowych elementów, które tam się znajdowały. Jak czytamy m.in. na portalu przełom.pl, jednostka istniała od 1961 roku, najpierw z koszarami w Wapienniku, podlegała Śląskiemu Okręgowi Wojskowemu z siedzibą we Wrocławiu, a pod koniec istnienia już pod Kraków. Jednostka ta była składnicą paliw ze Związku Radzieckiego. W specjalnych zbiornikach przechowywano tu oleje i paliwa na wypadek wojny. Co 4-5 lat, w zależności od potrzeb, była wymiana tego paliwa, bo mijała jego wartość. Na bocznicę kolejową przyjeżdżały wtedy cysterny, wywoziło się stare paliwo, czyściło zbiorniki, przywoziło nowe i tłoczyło je do tych zbiorników. Według tego, co mówi były żołnierz tej jednostki, w tej jednostce pracowało około 120 żołnierzy. Wcześniej nie można było podawać nawet przybliżonej liczby zatrudnionych i stacjonujących w niej osób. Było to objęte tajemnicą wojskową. Ktoś wszystkie kable obrał i tu to porzucił. Słuchajcie, ekologia po polsku. Nie,
Jak czytamy dalej na portalu przełom.pl? Na jednostce istniała chlewnia, bo wojsko hodowało świnie. Mięso oddawano do państwowych zakładów mięsnych. My też mogliśmy zapisać się na wędliny i dostać je później w kantynie. Na miejscu znajdowała się również straż pożarna i oczywiście komenda ochrony, która miała na oku cały obszar ogrodzony trzema liniami drutu kolczastego. Były też psy wartownicze. W mniej dostępnych miejscach pilnowały terenu przypięte na łańcuch. Wybudowano tu także schrony na wypadek nalotu nieprzyjaciela. W dalszej części były żołnierz mówi w ten sposób. W czasie wolnym rozgrywaliśmy mecze w piłkę nożną z milicją albo w ping-ponga ze strażakami. Na polach należących do gospodarstw rolno-hodowlanych kobiety żołnierzy zawodowych plewiły w tak zwanym czynie społecznym. My w tym czasie robiliśmy pieczone świniaka, baran. Jak widzicie z perspektywy czasu, wszystkie odwiedzane przez nas jednostki wojskowe, porzucone od 1997 roku, wyglądają mniej więcej tak samo, czyli w stanie totalnej agonii. Już chcieliśmy się, można powiedzieć, zwijać, gdy po przestudiowaniu mapy okolicznego terenu zauważyliśmy coś jeszcze. I jakim zaskoczeniem było to, że trafiliśmy na, słuchajcie, strzelnicę. Starą wojskową strzelnicę, na której poza typową 50-metrową strzelnicą znaleźliśmy jeszcze opuszczony, ale w dobrym stanie, metalowy schron przeciwlotniczy. Masz jacyś grzeczny? Prąd załączony? Kuchenica gazowa. Nie. Słuchajcie, Markowi się tabletka odblokowała i Marek wam powie, gdzie my jesteśmy. Na jednostce wojskowej. No i co dalej? Kolega dalej będzie mówić. Okej, no słuchajcie, kolega Marek jest na tyle skąpy, że on nawet skąpi prawidłowość wypowiedzi. A o tym, co on mówił, że jesteśmy tu i tu, to pokażę wam, o co chodzi. Co to jest? Panie Marku, pan powie, nie filmuję pana. I bardzo dobrze. No, pan powie. Strzelnica, jakby ktoś nie wiedział. Strzelnica wygląda tak, panie Marku, prawda? Tak, w tamtą stronę. Chodź pan, pokażę. W tamtą stronę broń kierujemy. No chodź pan, to jest kamerka, a nie broń. Słuchajcie, tutaj mamy kulochwyty, prawda? Z grubego drewna. My jesteśmy już w tym wieku, że nam brzuchy przeszkadzają się schylać. Komu jak mówić? Na pewno mnie. Zobaczcie, jakie dziury tutaj mamy na beczkach, na szczycie kulochwytu, prawda? Ja myślałem, że tutaj leży, ale nie leży. No spójrzcie. Znaczy, wydaje mi się, że to już jest tutaj bardziej celowe zagranie niż trafianie, bo mało prawdopodobne. Natomiast jak popatrzycie, ilość dziurek tutaj świadczy o tym, że nie zawsze się udawało. Jest to 50, jak widać, strzelnica. Podejdziemy tam z tyłu do skarpy, może coś tam jeszcze znajdziemy.
O tym, słuchajcie, że jesteśmy na Szczelnicy, świadczy fakt, że jak na razie znaleźliśmy takie gumowe czopki, jak widzicie. Marek znalazł plastikowe czopki. O, właśnie tu jest następny. A tu się chował ten, co uciekał. Ten, który robił za ruchomy cel. Co my tu mamy? No to idziemy zobaczyć, nie, panie Marek? Ojej, patrzcie, co tu leży. Wszędzie guma. Guma. Bawiły się dzieci. No, ale to powinno być tam niżej. Może i tak, może i nie. No, tu masz gumę. Wszędzie gumowe. Spójrzcie, tam mamy Strzelnicę. Tutaj obok w krzakach. Schowane jest coś takiego. Patrzcie. Chodzimy tutaj troszeczkę jak dzieci we mgle, ponieważ jesteśmy tutaj pierwszy raz, słuchajcie. Jaką rzecz znaleźliśmy tutaj? Co to jest za budynek? Znaczy, świadczyć o tym może co prawda ten napis, który znajduje się nad. Ale... widzicie? Schron obrony przeciwlotniczej. Mamy tutaj... elementy czerpni, tutaj były jakieś metalowe dźwięże, oczywiście wylądowały na złomowcu albo u kogoś w garażu. Mamy tutaj metalowy zbiornik, tam to jest metal. Miejsce na ławeczki. W dubinę siedzimy pod ziemią. Tutaj powoli kierujemy się do wyjścia. Zobaczcie, tutaj mamy grudę i możemy sobie wyjść tędy. Z tego, co czytamy w internecie, po rozwiązaniu jednostki teren ten zajmowała m.in. przychodnia, jakaś firma transportowa oraz stacja LPG. Od roku 2014 obiekt ten należący już do Skarbu Państwa jest wystawiany na sprzedaż. W chwili obecnej, jak sami widzicie, podlega dalszej dewastacji i co jakiś czas pojawiają się informacje o jego kolejnej próbie sprzedaży. Ostatnia informacja to 1 250 000. Jeśli macie luźne, brać.